Witam Was serdecznie. Nazywam się Łukasz. Prowadzę kanał Wędzarnicze Bractwo UK. Jest to kanał należący do grupy Wędzarnicze Bractwo UK. Kanał ma formułę taką, że każdy z grupowiczów może za moim pośrednictwem umieścić nagranie na kanale. Większość osób się boi po prostu z powodu hejtu, arogancji w sieci i boi się robić takie nagrania, więc zostałem sam. Czasami Dave, którego dziś tutaj macie link na pewno z tej strony albo z tej, albo w ogóle mnie zasłoni fragment o Dave'ie. Dave prowadzi kanał i czasami u nas występuje. Jeszcze występował u nas Paweł Dziawgo. Prowadzi też nową grupę o konserwach i kanał o konserwach. Nie wiem, ile ma nagrań, bo prawdę mówiąc nie miałem czasu wejść do niego na ten kanał. Przepraszam, Pawle, ale jest jak jest. Życie biegnie do przodu. Ja dzisiaj się podrapałem, teraz muszę umyć ręce. Ja dzisiaj będę robił mięso. Poczekajcie, umyję sobie ręce. Dziś będę peklował na sucho. Schab, karczki i pierś z indyka. Nie będę Wam pokazywał całego procesu, jak ja to pekluję. Przeszkadzajka. Jestem niski i taki stołek tutaj mam, żeby mi pomagał. Mam schab. Zastanawiałem się skąd, że ona schab wzięła na obiad, na kotlety i widzę, że mi tu skubła schabika. Oj, nieładnie. Ale wybaczymy żonie. Mamy tutaj jeszcze dwa karczki. O. I mamy tutaj jeszcze pierś z indyka całą. Zaraz ląduje ona w lodówce. Zajmę się tym mięsem wieprzowym. Karczki. Zacznijmy. Schab będzie peklowany na sucho. 20 g peklosoli na kilogram. Karczki będą peklowane też na sucho, bo ja je kroję na mniejsze. Wtedy mają szansę się w środku zapeklować na sucho. Jeżeli chcecie peklować taki cały karczek, to dajcie jakieś 17 g peklosoli na kilogram. Zróbcie roztwój solanki 80 g peklosoli na litr. I zróbcie taki naszych w środku, bo karczki mają bardzo twardą błonę i dużo tych błon mają i zdarza się często, że po 3 tygodniach wakuum na sucho potrafi być niezapeklowany i być oczko, a czasami po 7 dniach być gotowy. Jest to bardzo duża loteria i żeby mieć powtarzalność, to polecam naszyk karczka, delikatny w środku. A. Indyk to jest białym mięsem, więc nie ma sensu dawać dużo peklosoli. Z pewnych nagrań na wędliny domowe jest kanał na YouTube. Dwóch panów z wykształceniem odpowiednim mówiło, że pierś z indyka czy z kurczaka to robimy stężenie 30% peklosoli i 70% soli zwykłej. I tak peklujemy, bo ten azotan i tak się nie wejdzie w reakcję z hemoglobiną i nie przestanie być trujący, więc nie ma sensu się truć. Bardziej wiadomo, że pierś będzie trzeba zjeść szybciej po prostu, bo to stężenie azotanu będzie mniejsze. Tak to bierze i wygląda. A widzicie, palce mi się blokują. Kurna, choroba. Ci, co mnie znają, to wiedzą, że to są na grupie, że ja niestety trochę choruję i mi to przeszkadza, czy w nagrywaniu, czy w życiu codziennym, ale mam wspaniałą rodzinę, co mnie wspiera. To tyle. Pokażę Wam później przybitki z wędzenia. Peklosol możemy wetrzeć w schab. Jak natrzeć, wtedy będzie miała szybsze działanie. Nie musicie wkładać w wakuum,
ja wkładam do takiego pojemnika dostosowanego do żywności. On ma atest, że może być stosowany z żywnością. Ja też wszystko ładnie ułożę i zamknę przykrywką. Jak nie macie przykrywki, to możecie folię dać na górę, żeby tam powietrze nie dochodziło. Bo jak będzie dochodziło powietrze, to będziecie mogli mieć takie, wiecie, ciemniejsze fragmenty mięsa, utlenią się po prostu. Być może wam gdzieś tutaj dam przybitkę. Tyle, trzymajcie się i do zobaczenia. W sumie doszedłem do wniosku, że a co tam, pokażę wam, jak się pekluje na sucho. Bardzo to jest proste. Ja tutaj mam, rzuciłem na wagę, waga mi oblicza kwoty, więc rzuciłem jej, że 20, powiedzmy, za kilo, czyli pokażę mi kwotę 77,30, a to symuluje mi wagę, że chcę 20 gram pekosoli na kilogram, a to automatycznie mi oblicza. Tu gdzie 77,30 gram. Pekosoli. Ja tu mam pekosol z firmy Do It At Home. Polecam wam, jest bardzo fajnie zapakowana. Jest na tą taką tą harmonikę, rzepa, że ją możecie zamknąć, nie namacza się wtedy. Super sprawa. Podoba mi się. I macie ją tak w podwójnym opakowaniu. 77,30. Troszeczkę muszę zabrać. 77,33 gramy. I będę musiał jeszcze dać cukru. 2 gramy na kilo, więc 7,3 grama cukru sobie steruję. Cukier podkręci nam kolor. Jeszcze troszeczkę, 7,7 grama cukru. O, mam. Teraz to wymieszam tutaj. Pekosol z cukrem. Okej. Zobaczcie, teraz ten kawałek schabu wyląduje w tej misce. O, chodź tutaj, chodź tutaj. Ja lubię schab ze skórą, czyli z tłuściejszym. To do worka trochę jest za długi. Niedobrze, niedobrze. O, zmieści się tak. Dobra. Zmieści się tak, więc nie jest źle. Okej. Pójdą karczki. Spoko. Chyba, że go kawałeczek skrócę. Pójdzie tak. Czaśnij lepiej. Dobra, idziemy z tą solą. Obmyję ręce. Nienawidzę mieć brudnych i mokrych rąk. Przez to je bardzo często myję. Dobra. Idziemy tutaj. Wetrę tą pekosol z cukrem. No tutaj od góry trochę. Frontu. Z tej strony też.
się wyczyć z każdej strony ten karczek, znaczy ten schab z wierzchu, tutaj też. O, metr go tutaj. O, tutaj jest wszystko ładnie, pięknie. O, tam ciasno siedzi. Chyba go jednak kawałek ciachnę. Tutaj, 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 tutaj. I zaś jak to mówią po łbach. Dobra. Ciachnę kawałek. Chodź tutaj. Tutaj w soli ten prąd muszę wymaczać, żeby się zabezpieczył, i ten też, ten będzie mój taki mały schabik. Okej. Mamy. Teraz muszę to obmyć i zważyć karczki. A ty co tutaj broisz? Karczki dam 17 gramów, bo będą miały w środek naszyk. Ten karczek ma 42 gramy pekosoli. Może być. Musimy mieć 4,2 gramy cukru, żeby podkręcić kolor. Cukru nie trzeba dodawać. Można, nie trzeba, nie jest przymusem. Ja dodaję, bo ładnie podkręca kolor. Cukier jest też starterem dla tych dobrych bakterii. Oczywiście dojrzewające wędliny, to zalecają właśnie dodać cukier, żeby te dobre bakterie miały lepszy start. Czyli wystartowały szybciej od tych złych bakterii. Jeżeli chcecie wędzić wieprzowinę i na przykład drób, to pamiętajcie, że najpierw robicie wieprzowinę, a potem ewentualnie drób, bo drób trzeba parzyć do wyższej temperatury, bo są bakterie w drobiu inne. Nie pamiętam, jak się nazywają, ale też nie robię doktoratu, więc nie czuję takiej presji, że wszystko muszę wiedzieć na pamięć z wyrywek, bo nie będzie mi to do niczego potrzebne, do żadnego szczęścia. Ważne, by znać zasady i mieć świadomość, że wszystkiego się nie wie, że są ludzie, co wiedzą więcej, i czasami się posłuchać, jak ktoś nam zwraca uwagę, a nie strzelać focha, jak to często ma miejsce. Ok, jeden jest. Teraz drugi. Umyję ręce, bo nie lubię mieć brudnych. Trochę mydła.
Dlatego nie używam rękawiczek, bo nie mam takiej potrzeby. Zeruje się. Ok, jest już zerowane. Mamy 47 gramów. Jeszcze troszeczkę. O, trochę za dużo. Ta sól z DOT i TATHOM jest bardzo, bardzo fajna. Dobra, może być. Teraz wytaruję sobie i 4,7 grama. Teraz zamykam. O, szczelnie sól. I tutaj drugi rzep idzie. O, elegancko. 4,7 grama cukru. Teraz to tutaj wymieszam. Wszędzie gdzie mogę. Ja potem będę jeszcze je obracał, to one się jeszcze będą pekowały od siebie nawzajem z tej soli. Schab trochę wody powinien puścić, więc powinno być ok. I to tyle. Tutaj jeszcze, jeszcze muszę wam pokazać, jak zrobię nastrzyk. Dajcie mi chwilkę, bo nie naszykowałem sobie do nastrzyków. Więc cięcie krótkie, zaraz wracam. Kurwa mać.
Dobra, jesteśmy z powrotem. Mam tutaj wodę i mam strzykawkę do naszyków. Ja dam tutaj do tej wody. Muszę odważyć. Mam pół litra, więc więcej nie potrzebuję. Więc odważę sobie 40 gram peklosoli. Oczywiście wy możecie używać innych proporcji. Ja akurat używam takich. Możecie w komentarzu napisać, jak wam się wydaje, że jest coś źle. Ja dam jeszcze 4 gramy cukru. Jest. Teraz to wszystko tu sypię. Wymieszam, rozpuszczę. Woda jest chłodna. Z czajnika, ale chłodna. Pomerdać, żeby rozpuścić. Wracamy za chwilę. Nagrywa się jeszcze. Nagrywa się jeszcze. Nagrywa się jeszcze. I kończymy mieszać. Wygląda, że się wszystko ładnie wymieszało. Jeszcze raz, póki pamiętam, to zamknę peklosol, żeby się czasem coś niechcący nie wysypało, nie wylało. Ok, teraz ten jeden karczek dam do góry. Sobie chusteczki dezynfekujące tutaj, czyli wielki wypadek. Nabiorę sobie tutaj. Zrobimy inaczej. Mam mniej płynu, niż ten i wypadają za. Ok. I teraz robię naszczyk w środek. Ta strzykawka ma, zobaczcie, ona ma takie igły. Nie wiem, to tu może pokażę, że one na bok psikają. Wbijam i psikam. Co parę centymetrów środkiem. Chcę mieć pewność, że mięso będzie zapeklowane w środku. Jeszcze troszeczkę dam jeszcze tego roztworu na końcówkę. Ok, i teraz drugi karczek. Ja nie daję tego jakoś bardzo dużo, ale lepiej dać niż nie dać. Całą krytykę przyjmuję. Możecie pisać w komentarzu, co robię źle. O, psiku mi na boki. Damy jeszcze trochę do końca. Ok. Tak to bierze i wygląda. Teraz to wszystko umyję. Karczki będą sobie leżały, zaraz to przykryję folią i na górę pójdzie jeszcze przykrywka od boksu.
i raz dziennie będę to obracał. Jak nie zapomnę. Do zlewu wszystko. Witajcie. Będę robił indyka. Będę potrzebował taką tubę do nabijania szynek, taką siatkę do serów i oczywiście indyka będę potrzebował. Tutaj mamy dwie połówki. A, zapomniałbym jeszcze. Bo jeszcze będę potrzebował młotek. No to jedziemy z koksem. Weźmy chusteczkę z alkoholem. Ze trzy wytrę sobie wagę. Okej. Wagę teraz tutaj do śmieci i idziemy z koksem. Kroję na pół te piersi, tą dwie połówki. Śląska jest do wycięcia. Musi być do wycięcia. Okej. Mam tutaj. To są błony. Ona się odkleiła. Błonę obciąć, wyciąć. Będzie nam przeszkadzać. Muszę się pozbyć skóry. Najlepiej z błoną od razu. Dobra, muszę to tak zrobić. Najlepiej jakby tutaj błony nie było, chyba nie ma. Udało się jej pozbyć. Dobra. To do zlewu. Drugą pierś zrobimy tak samo. O, to żonie zostawię na obiady może. I to coś z tego żona zrobi na obiad. Jakiś sos będzie. Tu macie błony. Dobrze jakby tych błon nie było. Też się pozbądźmy tej skóry. Jakbyście taką całą pierś na przykład chcieli tak wziąć i powiesić, to dobrze skórę zostawić. Potem ją po wędzeniu ewentualnie się jej pozbyć. Miałem je najpierw zważyć, ale dobra, to je teraz zważę. Jedną i drugą. Całościowo. Muszę tylko umyć ręce, żeby dotknąć przycisku w wadze, bo nie zmieniłem wartości na wadze na 20 gramów. Yeah.
mamy 79 gram, 78,90, ale można dać 79 gram. I teraz tak, to powiedzmy 80 gram, pół na pół, czyli 40, czyli 1/3, to będzie jakieś 30 gram peko soli i resztę damy zwykłej soli kłodowskiej. Pozbyłem się już tej łyżeczki, ta zapomniałem, że będę jeszcze robił tutaj, czyli damy w te teraz. O, przesadziłem. Jeszcze przesadziłem. Ok, 29 gram peko soli i do 79 damy soli kłodowskiej. Dam radę tak ładnie. Idealnie udało się. Test. Ja dam jeszcze cukru 7,9 grama. Steruję. Ja tak daję cukier. Być może nie trzeba. Teraz to tutaj wymieszam. Teraz bardzo ważna część. Było kilo? 3900, a nie zapamiętam, a nie będę zapisał, że zważę drugi raz. Zaczniemy w takim razie od tego kawałka. To będzie 4,20. 4,20. 4,20. Drugą miskę mam przygotowaną, bo tutaj odmierzyłem całość. Peklo soli, co będę potrzebował, a tutaj 42 gramy muszę. Jeszcze raz tą ręką dotykałem. 42 gramy, tak. No to spróbujemy, wymieszamy. Mieszałem łyżką 40. O, nawet troszkę przesadziłem, więc troszkę zabiorę. Idealnie. Ty chodź tutaj. I teraz tak. Ta jest na bok, ta ma iść. Dobrze. Więc teraz, że tak powiem, ten indyk musi dostać w ciry. I to niezłe. Bo jak damy w siatkę i go złączymy razem, to się musi skleić. Pęcki musi. To jest, nawet będę miał sprzątania trochę.
Teraz część tej pekosoli z solą tutaj, z tej strony. O, część tu. Dla mnie takie stężenie jest idealne, że tak powiem. Nie jest ani za słone dla mnie, nie jest za słone ani za mało słone. Ale ktoś może być bardziej wrażliwy na sól i może dać to stężenie mniejsze. Ok. Pozwólcie, że sobie umyję rękę. Nie wiem, jak to tutaj. Mam nadzieję, że tak styknie. I teraz. O. Pójdzie tak ten indyk. O. Zobaczcie. O. Ja to jeszcze tutaj. Dociskam. Tu resztę soli muszę zgarnąć. No, trochę za mało tutaj wziąłem. Tu ciężko złapać. A tu gdzie uciekać, łopusie? Właśnie tutaj. O. Jak tak mamy? To, a gdzie to, a tam odłożyłem. To potem zabijacie to folię szczelnie, taką śniadaniową i normalnie do lodówki możecie włożyć, tylko najlepiej na jakąś tackę, że jakby wam pociekł jakiś płyn z tych folii czy siatek, to żeby nie do lodówki, gdzieś tam na jakieś inne produkty. Potem na tackę i jest elegancko. Z drugą robię dokładnie to samo. A może umyję ręce i wam zademonstruję. A, dobra, nie wiem, czy to bałagan robił, bo potem będę musiał wszystko myć. A, także musicie mi wybaczyć, czyli tak to bierze i wygląda. Jeżeli nie macie takich siatek, to od razu możecie ciasno zawinąć folię po prostu. Jak macie folię celulozową, to też jest bardzo fajnie, bo jak folii celulozowej zawiniecie, to od razu możecie potem wędzić w tej folii. Zwykłą folię trzeba usunąć do wędzenia. Tak, jakbyście potem usuwali to z folii, to folię delikatnie przetnijcie i postaracie się jakoś sznurkiem przewiązać. Już trochę ogarnąłem, ale postanowiłem wam nagrać ten moment, jak tego indyka zawijam. Ja tutaj mam. O. Folię. Ok. I to docelowo wyląduje u mnie na tacce w lodówce i będzie 7 dni dochodziło. Za 7 dni wędzę. Weźmiemy ten dłuższy, to go na początek wezmę może tak. Opa. Chodź tutaj. Hop. Hop. Teraz go dłużej trochę. Zobaczmy. O, chyba mi się folia skończyła. Ta. Skończyła mi się folia. Peszek. Ale powinno być ok. Jest zabezpieczone, żadne szkodniki się do tego nie dobiorą. O, będzie leżało. O, takie dwa batony będą leżały w lodówce na tacce. O. To tyle.
do usłyszenia. Witam Was serdecznie, jestem zaspany. Wybaczcie za jakość, ale jestem zbyt zmęczony, żeby się rozkładać ze sprzętem. Mógłbym nie dać rady czasowo, bo byłem zbyt aktywny ostatnio. Zobaczymy, czy mi się to wszystko popracowało i będzie szło do wędzenia. Żona chce schabić w szczurawach? Możesz zrobić. Kawałek odstroimy, akurat sprawdzimy, czy... Tu się wszystko ładnie zapekowało. Biorę na mniejsze. Alkoholem metrę. Taki. Tym razem idą tak chamsko. Nie wiąże, nie daje w siatki. Chamsko tak idą na hakach. Zdajemy skórę i pójdzie w przyprawach. Zobaczmy jeszcze karczki. Zobaczymy na środku, czy nie ma oczka. Nie ma oczka, zapeklowały się. Ten pójdzie na dwa kawałki i tamten pójdzie cały. Jakoś tak. Tu mamy jeszcze indyka, ale to Wam teraz go nie rozpakuję, bo nie mogę mieszać, bo indyk jest do wyższej temperatury, więc idzie tutaj to, a potem zobaczycie zwędzanie przebitki. Trzymajcie się. Mamy wszystko w wędzarni i będzie się właśnie osuszało. Zaraz załączam wiatrak. Także ja, że mam elektryka, to po prostu mogę od razu wyciągnąć z boksów i włożyć do wędzarni, ustawić 35-40 stopni i osuszać po prostu. I potem jak już będzie suche, zacząć wędzić. Tak to bierze i wygląda. Tu mamy indyczka. Tam mamy karczki i schabiki. To tyle na dzisiaj. Potem Wam pokażę efekt końcowy, a może jeszcze jakąś przybitkę z wędzenia. Tutaj się pięknie osusza. Mam piękną pogodę i moje oczko wodne, super to wygląda w te kilka dni lata, tej jesieni. Sępy się zlatują. Sad mamy ładnie wygrzany, 30-35-33 stopnie i puszczamy właśnie dym. To tak to wygląda, zanim puszczę dym. Jeszcze chodzi wentylator, zaraz go wyłączę. Piękny, już jest piękny kolorek. Wyłączam wentylator i puszczam dym. Dymogenerator tu. Włączam jedynkę. On i poszło. Pogoda piękna, jedziemy z tym koksem, a jeszcze temperaturkę zwiększymy. Settings. Tutaj damy 55, nie w tą mańkę, w tę mańkę. Bardzo dobry i tani sterownik. Tutaj dajemy, kiedy ma się wyłączać. Ustawiamy. Prąd ma się wyłączać na 53, ok, a załączać ma się
na 50. Ok, ustawione. I tak będzie to działało. Teraz mamy 36,7. Tani, tylko nie wodoodporny, więc pod daszkiem najlepiej jak będzie. Sprawdza się. Leci już dym w wędzarni. Świetny dymogenerator firmy Hermowind. Hermowind? Kurczę, nie pamiętam, jak się wymawia. Ale jedziemy z koksem. Zobaczcie, wędzarnia mi tu ładnie dymi. Trochę wieje i taka cofka jest trochę z dymogeneratora, jak widać. A tam życie tętni swym biegiem. Rybki, wróble, szpaki, sikorki, kosy, gołębie przylatują też. Kręcisz ten układ, ekosystem, całkiem fajnie. W piasku wygrzebują, w piasku się wygrzewają, kąpiele w piasku, kąpiele w stawie. Życie mają jak w Madrycie. O, i ostatni motylek tego lata. Zaglądamy do wędzarni. Pięknie daje radę. Wędzarnia na maksa otwarta. Skończyłem wędzenie. Zobaczcie, tak to wygląda. I rozpoczynam podpiekanie. Przy podpiekaniu ten schabik tam wyżej, żeby równie łapał temperaturę z tymi. No i ustawiamy 90 stopni i jedziemy z koksem. Podpiekamy. Podpiekania ciąg dalszy. Schabiki osiągnęły 63 stopnie i będą wyjeżdżały z wędzarni. Ja tutaj na razie wyłączę. Tu wyłączę. O. Grzałkę wyłączyłem. I teraz otworzę. O, i to są schabiki podpieczone. To jest na czereśni. Są takie bardziej żółty kolor po czereśni. Wy to widzicie tak bardzo czerwone. Dobra. Te są normalne. Ten jest w przyprawach. I robi out. Z wędzarni. Tam jeszcze karczki. I indyk. Jedziemy z tym koksem. Schabiki teraz przestygną. Tutaj jest z przyprawach. Oddzieliłem wiadomo czemu. I tutaj te. Teraz przestygną sobie. Witajcie. Ostatnio ktoś mi zarzucił, że nie daję przekrojów. Jaki jestem zły. Wybaczcie za jakość, ale żona powiedziała, że nie będzie czekała się rozwinę ze sprzętem, bo sprzęta nie chce robić, głodna jest. Więc jedziemy z przekrojami. Najpierw jedziemy z karczkiem. Ten to może, który mam żono kroić, ten mam dla przyjaciółki, ten dam koleżance. To pojedziemy z tym. Zobaczcie, przekrój jest taki. Mięso jest soczyste. Podpiekane. Elegancjo. Kruchutkie. Chcesz kawałek? Kruchutki daję. Ty chcesz kawałek? Masz. Chyba oczko mam małe. Jedno. A patrzałem, to nie było widać. Albo tu termometr był. Też może być. Odłożymy na bok. Teraz indyczek. Który ci kroić, żono?
Obojętne. Ten czy ten? Obojętne. Ten będzie trochę pusty, więc będzie taki się rozwalający pół. I wiecie, wygląda tak. Też machniemy. Kawałek też jest soczysty. Ja to będę miał po śniadaniu. Nóż muszę naoszczyć. Innych ma twardą skórę. Podpiekanie ma też podpiekane, ale kruchutki. A skórka. No, sobie indyka nie odmówi. On świeżo po wędzeniu, to ta skórka jest twarda. Za parę dni będzie lepsza. Co mamy do góry? Masz. Ona też tu jest. Ona też tu jest. Macie realitas. I skabiki. O, tu szczytu trochę tu pociekło. Tak stygło. Tego może ciągnę. Może tego. Tak czy tak? No, normalnie. Nie tak. No tak. Ale elegancki plasterek, zobaczcie. Mit malina. Krótki. Ja mam po śniadaniu. Elegancko. Tu kartki są bardzo wredne, bo tu chyba mam oczko w tym. Z kreskami nigdy nie będziemy wiedzieli do końca. Bo tutaj, jakbym patrzał, to był zapekowany, jakbym go przekroił w połowie. Kawałeczek, gdzie by się wydawało, że się bardziej zapekuje, bo w połowie był zapekowany, a tutaj z boku jest małe oczko. Nie ma oczka, zapekowały się. Ten pójdzie na dwa kawałki, tamten pójdzie. Więc oszukali mnie. To tyle. Pakuję to sobie z powrotem i ląduję w lodówce. Jeszcze będzie do siebie dochodziło. Kaczki. Ten duży. To jest chabik do śniadania, tak? Czy indyczek ci zostaje do śniadania żona? No się domyśl. Dobra, to chowam tego. Tego indyczek zostaje. Okej. Okay. Tego też wykorzystamy. To co ukryłem, to wykorzystamy na śniadanie. Trzymajcie się, do zobaczenia i do następnego razu. A, zapraszam Was na naszą grupę Wezdanicze Bractwo UK.